Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na nowy przepis. Będzie dzisiaj danie mięsne, także dla zwolenników mięsa myślę, że będzie coś dobrego. Nowy smak, jest to danie z kuchni włoskiej, które nazywa się carne fagioli, ale po polsku to jest mięso, które u nas potocznie się nazywa gula. Pokrojone na gulasz w kostki, które będzie z fasolą, cebula, marchewki, pieprz, sól, wino i oliwa z oliwek. Także zapraszam na przepis. Zaczynamy od pokrojenia warzyw, czyli marchewki w takie grubsze krążki. Marchewka i seler. Seler naciowy. Seler również kroimy w takie grubsze krążki i będziemy to podsmażać na patelni. Na patelnię wylewamy oliwkę i od razu przerzucamy warzywa. Smażających się warzyw kroję cząstki cebulę, jedną cebulę, takie większe kawałki też. I podsmażamy dalej. Do podsmażonych troszeczkę warzyw dodajemy to nasze mięso gulaszowe i podsmażamy. Po chwilowym podsmażeniu dodajemy wino i czekamy, aż odparuje. Odparuje wino i dodamy następne ingredienty, produkty. Składniki. Trzeba pomóc. Następnie dodajemy fasolę, ugotowaną oczywiście, albo ze słoiczka, albo z puszki, jak wolicie. I passatę, takie pomidory w cząstkach z butelki. Solimy wszystko. Mieszamy. Teraz przykrywamy i gotujemy na małym gazie. Gotujemy jakieś 20 minut. Proszę. I koniec przepisu. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia do następnego przepisu. Pa!